W ostatnich dniach dolar koryguje swoją słabość w stosunku do koszyka walut rezerwowych. Dziś popatrzymy technicznym okiem na zachowanie pary funta brytyjskiego do amerykańskiego dolara. Od marca ubiegłego roku nieustannie brytyjska waluta umacnia się do dolara, a wiodącą korektą jest korekta z września ubiegłego roku. Ci, którzy grają pod równość korekt, mogą spodziewać się spadku w stronę 1,3450. Na wykresie dziennym na ten moment rysuje się nam niewielki ruch wzrostowy po tej, można powiedzieć, korekcie ABC, która zawiera się w kanale wzrostowym z kluczowym oporem na poziomie 1,40. To też wzrosty powinny doprowadzić może do czwartego już testu tego poziomu. Jednak na razie w dniu dzisiejszym ponownie, tak jak 29 marca, uruchamia się podaż z górnego ograniczenia kanału, należałoby oczekiwać zejścia i test dolnej bandy tego kanału. Póki co, patrząc na klasyczną analizę techniczną, rysuje nam się klasyczny układ formacji flagi, gdzie po drzewcu możemy spodziewać się kontynuacji spadków. Kluczowe na ten moment chyba rozwiązanie, żebyśmy dotarli do dolnego ograniczenia kanału, tego kanału wzrostowego w ramach potencjalnej formacji flagi, można wyszukiwać na wykresie godzinnym. Ostatni szczyt z 31 marca po rozbiciu jest już trzykrotnie testowany i z górnego pułapu, właśnie z okolic 1,3920, mamy bardzo silną aktywność podaży. To jest kluczowe miejsce 1,3810. Czy to wsparcie wytrzyma napór sprzedających? Jeżeli tak, to w ramach ruchu korekcyjnego powrót w stronę 1,3880. Zejście poniżej tego poziomu i test od spodu, czyli klasyczna zmiana biegunów, będzie ciążyła kupującym do poziomu mniej więcej 1,3750, czyli 80 pipsów od bieżącej ceny. Zatem funt zbliża się do bardzo ważnego miejsca, które albo powstrzyma falę spadkową z dnia dzisiejszego, albo zobaczymy kontynuację i w następnych dniach dotrzemy do poziomu 1,3760 oraz do testów końca pierwszej korekty w tym ruchu wzrostowym na poziomie 1,3716.